3 minuty opowiedzieć, co chciał przekazać prezes NBP Adam Glapiński w 1,5 godziny. Mało było konkretów, były wykresy i grafiki pokazujące, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Tylko większość elit i dziennikarzy tego nie rozumie. Paweł Puska. Witam państwa wolnym, niezależnym. Tak dziś prezes zaczął ten tradycyjny comiesięczny występ, by poinformować, że schodzimy. Schodzimy z inflacją. Z tego naszego płaskowyżu. Zeszliśmy na poziom ponad 16%, co oznacza, że nadal mamy inflację najwyższą od ćwierć wieku. I może dlatego z jednej strony prezes przekonywał, że jest dobrze, ale z drugiej... Przewidywane przez nas spowolnienie wzrostu gospodarczego nastąpi. Następuje. Czego zatem się spodziewać? Czy będą jeszcze podwyżki stóp procentowych? Ja powiem szczerze, nie spodziewam się. W marcu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało nieco ponad 22 tysiące osób. To prawie 60% mniej niż rok wcześniej. Ale uwaga, więcej o prawie 17% niż w lutym tego roku. Już widać ruch, jeżeli chodzi o popyt na kredyty mieszkaniowe. Ten popyt cały czas jest mniejszy niż przed rokiem, ale już od 7 miesięcy wyraźnie rośnie. I może stąd te wizje prezesa, że za chwilę góra w ciągu 10 lat osiągniemy obecny poziom życia Francuzów i Brytyjczyków. Czy to jest mało podniecające? Według prezesa jest dobrze, ale gdy zaczynają padać pytania o inflację, radzi porównywać nas tylko do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie ma sensu porównywanie naszej inflacji z inflacją w krajach kilkakrotnie bogatszych. W tej chwili mamy inflację na poziomie 16,2%. To jest gorzej niż w Bułgarii i Rumunii. No, nie mówiąc o takich krajach jak Hiszpania i Szwajcaria, gdzie ta inflacja jest na poziomie około 3%. Kto za to odpowiada? Takie plakaty można spotkać w wielu miejscach w Polsce. Jak widać, przy kancelarii premiera, przed Belwederem też. Jesteśmy krajem niezadłużonym. Według tych poniedziałkowych danych mamy dług przekraczający 1,5 biliona złotych. Mamy rekordową inflację i prezesa NBP, który nie przyznaje się do błędu. A cały świat, gdziekolwiek się pojedzie, mówi o cudzie polskim gospodarczym. No jesteśmy, gdzie jesteśmy. Bardzo wysoka inflacja, wolno schodząca inflacja. I to, co jest szczególnym problemem, to jest inflacja bazowa. Duby smalone. Tak jest we wszystkich krajach. I to w sumie cała odpowiedź na temat inflacji bazowej. Przejdę do problemu płac realnych. Płace realnie spadły, ale mają rosnąć, a na razie wyraźnie wzrosły zarobki Adama Glapińskiego. Choć on sam przypomina, że w komercyjnych bankach zarabiają więcej. Prezes NBP i Narodowy Bank Polski to nie jest część administracji. My nie żyjemy z budżetu. My się sami finansujemy. Wszędzie płaci się za pracę i jej efekty, a tymczasem mamy inflację powyżej 16% i cel inflacyjny na poziomie 2,5%. Skromny to zielony. Dlatego też skromnie zapytaliśmy prezesa, ale i wykładowcę o wypowiedzi, które się pojawiły. Czy rzeczywiście niższy poziom inflacji oznacza spadek cen? Zjawisko realnego spadku cen. No, otrzymaliby ocenę niedostateczną. Mam nadzieję, że te ceny będą realnie spadały. Ta ocena niedostateczna jest zbyt wysoka. No. Inflacja to jest powszechny wzrost cen.